Okej, okay, no dobra. Negatywne myśli, które pojawiają się zawodnikom, które mogą przyjść zawodnikowi do głowy, okej? Okay? Jak najwięcej. No na przykład, no, nie mogę trafić w kort. Czasami jacyś ludzie są niemili i jak ja gram na przykład, albo przeciwnik, jak ja gram, to na przykład zaczynają mnie wyzywać, albo inne takie różne rzeczy niefajne na przykład. I wtedy też się właśnie stresuję. Dobra, kto ma złożone? Poproszę. Coś, co ci nie pomaga. Nie wiem, czy mi wyjdzie ten serwis wtedy, czy nie, bo się czasami skupiam na tym, że oni mi dokuczają i jak to zatrzymać, i właśnie przez to tracę punkty. Czasami się można zestresować i z tego przegrać właśnie ten mecz, nawet jak będzie bardzo słaby przeciwnik. Bardzo dużo czynników wpływa na zwycięstwo, bo nie tylko umiejętności techniczne, ale i także taktyka, właśnie odporność psychiczna. Gramy w różnych zmiennych warunkach pogodowych, strefy czasowe. Jesteśmy narażeni na sytuację stresową. Ludzie, którzy dookoła się znajdują, siatka jest dla nas przeciwnikiem, piłka jest dla nas przeciwnikiem. Bardzo dużo jest takich, można powiedzieć w cudzysłowie, przeszkadzaczy, z którymi sobie trzeba poradzić. Dobra, ale pod brodę nic ci się nie stanie. Która zawodniczka jest pewniejsza siebie? Ta. No, tak? Tak? Zobaczcie, ta jest wyprostowana. Jej postawa mówi nam co innego niż tej postawa. Dobrze, okej, dziękuję. Łatwe było to? Ja gram ogólnie coś ponad rok, ale moim zdaniem nieważne jest kto ile gra, tylko sama motywacja i osiągnięcie celu. Na przykład jak jeszcze na zawody pokonuję zawodników, którzy grają od 5 roku życia, którzy grają ponad 10 lat i zdarzyło mi się wygrać 6-0 z synem od jakiejś pani trenerki, który gra od 4 roku życia, więc nieważne jest ile kto gra, tylko motywacja i wiara w siebie. Czy jest sens myśleć i skupiać się na tym, że przeciwnik zagrał mi po taśmie albo w linie? Nie. A czy mamy na przykład wpływ na to, jak się nasz przeciwnik będzie zachowywał? Że będzie nas oszukiwał? Nie. Nie mamy. No, zobaczcie. Jak myślimy o tych rzeczach, to tracimy naszą bardzo cenną energię, która jest nam potrzebna, żeby wygrać ten mecz. Wytrzymałość, siłę i różne inne cechy motoryczne można cały czas poprawiać i można mieć na takim samym poziomie, jak postali zawodnicy. Natomiast różnice potem są właśnie w przygotowaniu mentalnym i ona decyduje o wygraniu. Bo jak się pojawi sytuacja trudna, to wtedy można rozpoznać, który jest zawodnik lepszy, który sobie potrafi z tą sytuacją poradzić na korcie. Potrafi się lepiej skoncentrować, powrócić do koncentracji, zmotywować się, a nie odpuścić meczu. W ten weekend robiliśmy z młodymi zawodnikami, bo z zawodnikami w wieku 9, 10, 11 i 12 lat zajęcia trening mentalny tenisowy. Był to trening mentalny na korcie, czyli robiliśmy ćwiczenia tenisowe z wykorzystaniem elementów treningu mentalnego i robiliśmy ćwiczenia mentalne, trening mentalny poza kortem. Dobra, uwaga, czytacie, ja włączam stoper, 30 sekund, start. Macie 30 sekund. Już przegrałem. Zawodnik sobie myśli, no świetnie, już przegrałem. To co mogę pomyśleć w zamian za to, że już przegrałem? Będę walczył do końca. Brawo. Super. Dobra, słuchajcie, przyznaję punkt dla chłopaków. Moim zdaniem to jest rewelacyjne. Zobaczcie, jak ktoś sobie myśli... Były dwa tematy. Pierwszego dnia robiliśmy zagadnienia związane z koncentracją. Jakby tematem tego dnia był plan powrotu do koncentracji. Pracowaliśmy na takich trzech krokach, jak wrócić do koncentracji w sytuacji, kiedy tracę tą koncentrację w trakcie meczu. Są przeszkadzacze dookoła, wszędzie. Inny kort, kolega coś do mnie woła, a ja gram mecz. To są przeszkadzacze. I to jest moment, kiedy tracimy koncentrację. Rodzice, tak sam. Na przykład tematem drugiego dnia była kontrola emocji i tak samo plan, pewne takie trzy kroki, trzy wskazówki, które mają mi pomóc opanować swoje emocje na korcie. Czy jest miejsce na myślenie o czymś innym niż te rzeczy związane z kortem? Nie.
Nie. W psychologii sportu, jeśli chodzi też między innymi o tenis ziemny, w granicach 10-12 roku życia trzeba zacząć pracować nad przygotowaniem mentalnym. Wcześniej dziecko nie jest świadome jeszcze tych pewnych sytuacji trudnych, które na korcie występują i też jeszcze mało gra w turniejach. Natomiast już po 10 roku życia, gdzie zaczyna więcej grać w turniejach, te sytuacje się pojawiają. I wtedy warto jest zacząć pracować nad jego sferą mentalną, nad koncentracją, nad motywacją, nad radzeniem sobie w sytuacjach trudnych. Jeżeli chodzi o rywalizację wśród dzieci, przeżywają i to jest jakby naturalne, że każde dziecko chce wygrać. To, co dobrego my jako dorośli, czy to psychologowie, czy trenerzy, to co dobrego możemy zrobić, to próbować jakby kooperacji i rywalizacji. Począwszy od treningu przez jakieś zawody, to może to być jakimś rozwiązanie, że rywalizują, ale rywalizując w grupach czy w parach, już mamy też element kooperacji. I ta współpraca też jak pewnie w pewnym stopniu rozkłada te napięcie związane z rywalizacją. Jak gram z różnymi zawodnikami, no to jak oni się brzydko zachowują, próbuję na to nie zwracać uwagi po prostu. No bo to jest dla mnie najlepsze rozwiązanie, no bo jak coś powiem, no to się zaczyna jakaś kłótnia, a jak nie będę na to zwracał uwagi i będę grał swoje, no to jest szansa. Rywalizacja różnie przebiega. No my generalnie staramy się uczyć ich, żeby rywalizacja przebiegała zgodnie z duchem fair play. Natomiast no zdarzają się sytuacje, że rywalizacja przerabia się czasami niemal w agresję. I tu właśnie trzeba to ucinać i trzeba z takim dzieckiem rozmawiać i pracować właśnie nad jego sferą mentalną, żeby takie sytuacje się nie powtarzały. Ale takie sytuacje się zdarzają. Jeżeli ktoś jest zdenerwowany, to od razu chce jak najszybciej piłkę wygrać. Jeżeli mu nie wyjdzie, to widać, jak się też denerwuje. Jeżeli są ciężkie chwile, to odwracam się tyłem, patrzę na rakietę, klepię sobie w udo, powtarzam na przykład kaman i myślę sobie, jak ostatnio wygrywałem punkty, na przykład jak byłem przy siatce, albo mocno uderzałem, albo grałem dropshota i wtedy stosuję te techniki i wtedy przeciwnik się dekoncentruje i wtedy wygrywam. Po prostu zamykam oczy i wyobrażam sobie, że będę grał jak najlepiej, że gram swój najlepszy tenis, no i po prostu wychodzę na kort i robię to samo, co myślę. No czasami po prostu myślę o moich zwierzętach i myślę o takich fajnych chwilach, żeby pomyśleć o tych fajnych chwilach i po prostu wtedy mi wracają siły i czuję, że wygram. Niektórzy trenerzy właśnie negują potrzebę wprowadzenia treningu mentalnego do treningu jakby całościowego, kompleksowego, tenisowego. Uważają, że w tym wieku to jest jeszcze za wcześnie. Natomiast no, ja uważam, że im wcześniej pewne nawyki dziecku się wpoi, tym łatwiej mu będzie w przyszłości radzić sobie na korcie z tymi sytuacjami trudnymi. Wydaje mi się, że nie ma jakby takich dolnych granic, jeżeli zakładamy, że młody tenisista w tym przypadku zaczyna treningi od 5-6 roku życia, to już możemy robić oczywiście w formie gier i zabaw ćwiczenia z koncentracją. Trenerzy nawet robią to, może w pewien sposób ćwiczą koncentrację dziecka, może nie do końca zawsze będąc świadomym, ale chociażby proste ćwiczenia na łapanie piłek kolorowych czy czerwonych, na przykład czerwone łapiemy, żółte puszczamy, to już jest ćwiczenie na koncentrację, które może wykonywać 5-letnie dziecko, bo 5-letnie dziecko wie, jaka jest, która piłka jest czerwona, a która żółta na przykład. Przez 60 sekund wybieracie sobie jakiś punkt na piłce. Może być to literka narysowana przeze mnie, może być cokolwiek. Przez minutę waszym zadaniem jest skupić się na jakimś elemencie piłki. Dobra, minęło. Długo trwało? Nie, krótko.
moim zdaniem od początku tenis powinien być właśnie zabawą. Właśnie dzieci, żeby zachęcić do tej dyscypliny sportu, powinno się prowadzić zajęcia w formie głównie zabawowej, w formie ćwiczeń ogólnorozwojowych z przeróżnymi przyrządami kolorowymi, różnymi, ja stosuję i balony na zajęciach i przeróżne piłki mniejsze, większe. Mało jest ćwiczeń z rakietami, muszą się dzieci nauczyć podawać piłki, rzucać. Ćwiczenia muszą dawać dużo radości, musi być fun i dzieci muszą być uśmiechnięte. Natomiast w późniejszym okresie stopniowo przechodzimy do nauki, do techniki podstawowych uderzeń. Potem przychodzą pierwsze odbicia na małym korcie, potem na 3/4 kortu, no pierwsze turnieje. Tak metodyka generalnie jest w tenisie. Ale na pewno na samym początku musi to być głównie zabawa. Najbardziej lubię w tenisie to, że no, nie ma końca i że można grać tak naprawdę non-stop, a nie ma czegoś takiego, że raz zagram i mi się znudzi. To jest taki sport, że on się nigdy nie znudzi. Wiadomo, ten każdy, kto gra w tenisa, chciałby być tenisistą profesjonalnym albo tenisistką. Ja chciałbym być tenisistą, no nie wiadomo, czy się spełni, czy nie, ale wierzę w to. Nie, tak naprawdę nie. Wolę grać w piłkę nożną. W tenisie i w piłce jest podobne to, że gra się piłką, że może są różne piłki. Jedna jest mała, druga jest duża, ale no, tak naprawdę chodzi o to samo. Trzeba się skoncentrować na rzeczy, którą się wtedy, właśnie w tej danej chwili robi. I to jest najważniejsze. Tenis, cały proces nauki, potem gra na punkty powoduje, że dziecko bardzo się rozwija jego sfera psychiczna. Nieraz są osoby, które są bardzo zamknięte w sobie, a poprzez właśnie rywalizację, poprzez grę na punkty, poprzez uczestnictwo w obozach, w turniejach, te dzieci się otwierają, poznają inne osoby, zawiązują różne tam przyjaźnie, otwierają się na pewne rzeczy. Zagrasz z Mateuszem, to jest Mateusz do pisania. Bardzo ważne jest to, żeby mieć dobry humor, bo jak się nie ma dobrego humoru, to tak naprawdę nic nie wychodzi. Nikt nie będzie miał kolegów i właśnie chodzi o to, żeby mieć kolegów, bo tak naprawdę jak się ma kolegów w tenisie, to można się czegoś dowiedzieć. W ogóle nie tylko tenis, ale w ogóle sport bardzo, bardzo wychowuje i tu jest bardzo duża rola trenera, żeby nie tylko być trenerem, ale trzeba być też wychowawcą i trzeba dobry wzór stawiać. A może być tak, że przegrałem mecz i myślałem, że trener będzie niezadowolony, a trener powie, słuchaj, super było, mimo że przegrałeś, bardzo się starałeś i to mi się bardzo podobało i jestem zadowolony. Może tak być? Czyli nie do końca wiemy, co pomyśli trener, albo rodzic, albo ktokolwiek. Jest jakby problem pomiaru tej jakby efektywności współpracy z psychologiem, bo nie możemy tego w rzeczywistości zmierzyć. Mówię, tak jak nie jesteśmy w stanie precyzyjnie jakby odgadnąć, co ktoś inny myśli, tak też nie jesteśmy w stanie tutaj jakby dokonać takiego precyzyjnego pomiaru, ale mi osobiście bardzo się podoba takie podejście, jeżeli praca z psychologiem jest w stanie poprawić mój wynik chociażby o 3%, 5%, to w przypadku sportów siłowych, ciężarowców, czy w przypadku skoków z wyż, może być to czasem 3 cm, 2 kg, a to już decyduje o medalu. Także jakby uzmysłowienie sportowcom, że każdy ten najmniejszy szczegół może przesądzić o tym, czy stoję na podium, czy jestem czwarty, to już moim zdaniem jest argumentem, że warto. Na czym nie warto się skupiać? Na piłce. Na dziewczynach. Już, wystarczy. Dzieci w ogóle są bardzo zadowolone z tych warsztatów. Wczoraj wieczorem nawet po niektórzy nie mogli zasnąć, bo tak przeżywali, opowiadali rodzicom. Czują, że bardzo im się to przyda, bo spotykają się na co dzień, tutaj większość z tych zawodników jeździ bardzo dużo po turniejach i spotykają się z różnymi trudnymi sytuacjami, z którymi sobie nie mogą poradzić i my tu staramy się im w tym sposób pomóc. Ściągnęliśmy super fachowca z psychologii sportowej, tenisowej. Na pewno przez 2 dni nie są w stanie poprawić swojej strony mentalnej, ale nauczyły się pewnych rzeczy, które będą stosować teraz na treningu. Trenerzy też będą to stosować i to na pewno zaprocentuje za 3, 4, 5 miesięcy. Przede wszystkim dzieci bardzo się starały, były bardzo skoncentrowane.
i każdy sumiennie wykonywał wszelkie polecenia i to jak gdyby jest taki nasz sukces tutaj, cały tych warsztatów. Nad czym jeszcze mamy kontrolę? Nad swoimi emocjami. Zgadza się. Nad czym jeszcze możemy mieć kontrolę? Nad tym, czy się będziemy starać. Brawo, super. Trening mentalny, sama nazwa wskazuje, że jest to trening. Ja też na samym początku gdzieś to też zaznaczam, że nie oczekuję takich zmian. Fajnie jak one są, ale zdaję sobie też sprawę, że nie wszystko jest się w stanie zmienić w jeden dzień. Nie działa to na zasadzie magicznej różdżki. Jak mówię, tak samo jak trenujemy elementy techniczne, tak samo trenujemy elementy mentalne. Można porównać mózg do takiego mięśnia, który też trzeba ćwiczyć. Jak przestaniemy go ćwiczyć, to te umiejętności, które nabywamy, zmniejszają się. To, z czego ja jestem zadowolony, to, że dzieciaki pamiętały i jak dzisiaj grali takie gry modyfikowane, gry na punkty i prosiłem ich, żeby wykonywali te elementy na przykład powrotu do koncentracji, które ćwiczyliśmy wczoraj, to faktycznie miało to miejsce. Mieli za zadanie wykonać to co najmniej dwa razy i fajnie, że faktycznie to się udało. Mi zależy na tym, żeby mieli to jakby w kieszeni na wszelki wypadek, że może zdarzy się na korcie taka sytuacja, że faktycznie stracą koncentrację, żeby gdzieś to było aha, robiliśmy kiedyś coś takiego, to może spróbuję, żeby nie oczekuję, że będą to robili od dzisiaj codziennie, ale żeby wiedzieli, że coś takiego jest i że w momencie, kiedy będzie taka trudna sytuacja, może wtedy będą mogli do tego wrócić. Ciężko wygrać bez wiary, a jak się ma tą wiarę, no to zawsze jest raźniej, no bo zawsze można z czegoś skorzystać, na przykład przypomnieć sobie o rzeczach i o meczu. Chcę zobaczyć tutaj, że walczycie. Ja walczyłam. Chcę zobaczyć, że walczysz, że to jest walka. To jest trzeci set w meczu, ja jestem zmęczony, przeciwnik jest zmęczony, ale każdy walczy, każdy chce wygrać. Igor, no! Igor! Futbo zrobisz. Już nie. Gotowi? Start. Okej. Okay.